Żyjecie, macie się dobrze, już po wszystkim. Chłopaki, ostatni oddech, no może 2 lub 3. Rada od Marka albo i nie, sprawdzimy. Marku, kto z nich powinien pójść dalej? Nie wiem, trochę pozmienialiście tam, nie wiem dlaczego, niektóre dźwięki. Nie mogłem znaleźć czasami tego klimatu. Najbardziej zbliżyła się do niego Klaudia. Justyna. Szkoda, że od razu nie zaczęłaś śpiewać. W takim sensie, że bardzo się rozkręcałaś, dopiero od połowy to byłaś ty. I to było fajne, jak już cię słyszałam. Chmielu zaczarował mnie od początku, bo wszedł pięknym głosem, aksamitnym, ale i soczystym. Piękne góry. Nieczystości mieliście porówno trochę, ale to takie przy takim utworze jakoś tak miło mi się was słuchało obojga. Trudno mi radzić wam, chłopaki. Oboje są czarujący, każdy w swoim stylu. Mario. Chmiel zaczął pięknie, w ogóle pierwszy dźwięk, wow. A niestety Klaudia poległaś na początku, po czym dokładnie się zamieniliście rolami. Im bardziej Klaudia się rozwijała, tym bardziej Michał, ty się dawałeś trochę Klaudii. Ale ja lubię Michała, jakaś fajna jest energia z niego, więc ja bym wybrała Michała. Wybacz, Klaudia. Rolą doradcy jest doradzać. To teraz na polu walki zostają panowie, którzy muszą zmierzyć się ze swoimi emocjami, sercem, przemyśleniami. Zróbcie to. Na próbach to wykonanie było zdecydowanie lepsze. To chyba stres, bo tak na początku słyszałem, że ten głos nie był pewny i u jednej osoby, i u drugiej. Może tak miało być, może nie, no ale liczyliśmy na troszkę więcej. Posypaliście się w różnych momentach. I co my mamy z wami, kochani, zrobić teraz? Obojętnie, co się teraz stanie, jaka będzie decyzja, wiem, że nie podetnie żadnemu z was skrzydeł, ponieważ wy potraficie próbować, potraficie wstawać nawet jak coś, że tak powiem, się położy. Ale w tej sytuacji, w naszej drużynie, pozostaje Michał.